500+, projekt, na który czeka wielu rodziców. Już wkrótce można będzie składać wnioski o przyznanie środków. W pierwszej kolejności przygotować muszą się samorządy, głównie ośrodki pomocy społecznej. Będzie minimalne wzmocnienie dotychczasowych kadr, ponieważ my traktujemy w zasadzie to ten zasiłek, to 500+, jako praktycznie kolejny dodatek do świadczenia rodzinnego. Co prawda jest to zupełnie inna ustawa, ale dotyczy na pewno tych dotychczasowych naszych świadczeniobiorców, którzy otrzymują zasiłki rodzinne z dodatkami, jak i te osoby, które nie korzystały, więc jeszcze dodatkowo. 2 do 3 etatów, tyle planuje utworzyć dodatkowo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dodatkowe siły będą potrzebne. Program Rodzina 500+ jest bowiem zakrojony szeroko. W Ostrowcu skorzysta z niego wiele rodzin. Bo na ten moment mamy z wyliczeń takich naszych wewnętrznych liczbę łącznie około 8 tysięcy dzieci. Mimo że w tym przedziale wiekowym od roku do 18 roku życia jest prawie 10 tysięcy, no ale wiadomo, że dużo nie będzie na to pierwsze dziecko nie będzie brało świadczeń, więc to jest dla nas liczba około 8 tysięcy. Sytuacja każdej rodziny jest inna. Urzędnicy będą musieli więc uważnie wnioski weryfikować, zwłaszcza że będą one zawierać dane dotyczące finansów. Bardziej skomplikowane będą tam, gdzie będzie przeliczanie dochodu, bo dochód z poprzedniego roku, ale dochód utracony, dochód nabyty, trzeba to przeliczać, doliczać. I czasem się może okazać, że często będzie zresztą tak, że osobie się będzie zdawało, że się kwalifikuje, a po przeliczeniu się okaże, że nie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim oprócz dodatkowych sił musi także przygotować się od strony technicznej. Inwestycja w sprzęt będzie duża, jest jednak konieczna. Niestety trochę tego sprzętu będzie potrzebne, bo to komputery, łącznie nawet i z serwerem nowym, bo no coraz więcej już tutaj zadań na ośrodek, ten serwer nie wytrzyma już tego obciążenia. No i oczywiście wszystko to od podstaw, bo przecież od biurka, komputera, materiału i tak dalej. Wnioski składać można będzie od 1 kwietnia. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zachęcają, aby korzystać z elektronicznej formy. Bardzo ważne jest jednak, aby osoby już posiadające dzieci wnioski złożyły w odpowiednim terminie. Co najważniejsze, żeby pamiętali wszyscy, że właśnie jest to termin do 1 lipca, do końca czerwca, bo wnioski złożone już po 1 lipca, niestety, jeśli jest to dziecko nie dopiero urodzone w lipcu, tylko wcześniej, to już nie będzie wyrównania od kwietnia i od lipca już będziemy mieli proces troszkę inny. Do 10 danego miesiąca złożony wniosek, decyzja w tym samym miesiącu, natomiast po 10 danego miesiąca decyzja w kolejnym miesiącu. Na obsługę wypłat w ramach programu Rodzina 500+ do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim trafi ponad 40 milionów złotych.